8 odważnych, urodziwych dziewcząt rywalizowało o tytuł Miss Zduńskiej Woli powiatu zduńskowolskiego 2018. Gala konkursu była dla nich wyzwaniem, ale nie tylko dla nich, także dla nowego prezydenta Zduńskiej Woli, Konrada Pokory. Szanowni Państwo, pierwszy raz występuję w tej roli, chociaż to już 17. edycja wyborów Miss Zduńskiej Woli powiatu zduńskowolskiego. Chciałbym bardzo gorąco Państwa przywitać w imieniu władz miasta, moich zastępców, Rady Miasta. Szanowni Państwo, przed nami wieczór pełen emocji, pełen pięknych kobiet, pełen pięknych strojów, muzyki. I tak było w gościnnym dla tego konkursu hotelu Hades w Zduńskiej Woli. Dziewczęta ubrane były w stroje wyprodukowane wyłącznie w powiecie zduńskowolskim. Przede wszystkim przez firmę Ferax Gatta. O sobie mówiły tak. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marcelina Solecka. Chodzę do liceum o profilu wizaż i stylizacja. W niedalekiej przyszłości planuję założyć swój własny salon kosmetyczny. Nazywam się Paulina Krętniak. Mam 16 lat. Moją pasją jest gastronomia. Swoje zainteresowania rozwijam w szkole gastronomicznej. Moim marzeniem jest zostać światowej klasy kucharzem i otworzyć własne restauracje. Nazywam się Karolina Lewczyńska. Chodzę do szkoły mundurowej, w której osiągnęłam najwyższy stopień superkadeta oraz stypendium od prezesa Rady Ministrów. Swoją przyszłość wiąże ze służbą, dlatego że interesuję się kryminalistyką. Nazywam się Izabela Brzezińska. Od dziecka interesuję się tańcem towarzyskim. Od niedawna moją pasją stał się fitness i kulturystyka. Dlatego w przyszłości pragnę zostać trenerem personalnym, by zarażać ludzi zdrowym trybem życia. Nazywam się Ewelina Turoboś. Mam 20 lat. Moją pasją jest fryzjerstwo. W przyszłości pragnę zostać zawodową modelką. Nazywam się Sara Przybylak. Interesuję się medycyną, którą zamierzam studiować. W przyszłości pragnę zostać najlepszym stomatologiem w Polsce. Dlatego już dziś zapraszam na zapisy. Nazywam się Vanessa Dąbrowska. Mam 17 lat. Moją pasją jest rysunek oraz opieka nad zwierzętami. Tak więc w przyszłości pragnę zostać weterynarzem. Nazywam się Natalia Ziółkowska, mam 16 lat. Tańczę, odkąd byłam małą dziewczynką, dlatego w przyszłości chciałabym zostać instruktorem tanecznym, aby zarażać młode pokolenie moją pasją. Działo się. W przerwach na przebieranie się dziewcząt występowali miejscowi artyści. Tańczyła Izabela Wartalska ze studia Gossip w Zduńskiej Woli. Organizująca konkurs agencja Intercraft ze Zduńskiej Woli od początku nie miała kłopotów z pozyskiwaniem sponsorów. Od pierwszego konkursu są nimi nieprzerwanie Ferax Gatta oraz cukiernia i piekarnia Grady ze Zduńskiej Woli. Firma z 30-letnią tradycją. Ferax obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Docenili to właściciele Grady, fundując okolicznościowy tort. Yeah.
bardzo inteligentne i mam nadzieję, że dokonacie właściwego wyboru. I pozwólcie im spełnić życzenia, marzenia ich. To są ich najwspanialsze chwile. Dla nas mogą się wydawać trochę przyziemne, codzienne, ale dla nich jest to wyjątkowy wieczór. Więc potraktujmy je jak księżniczki, niech korzystają z tego, niech się cieszą, mają frajdę i bawmy się wszyscy tym wszystkim. A te sukienki są już dostępne we wszystkich salonach Ferax Gatta w całej Polsce. Kolejną artystką też była zduńskowolanka, Agata Juszczak. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam przez życie, nie chcę znać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś pies wciąż powtarza mi w ręce, a życie przecież po to jest, żeby pożyć. By spytać siebie, mieć, czy być. Wanna ride in the six. You wanna die in the six. You wanna leave with a kiss. You said I'll probably send you some bits. Kostiumy kąpielowe odważne, też uszyte na miarę w zduńskowolskim Feraksie. Suknie ślubne ze Zduńskiej Woli nosiły także uczestniczki ubiegłorocznego finału Miss Polonia. Była dla nas wielka przyjemność, tym bardziej, że Agata Biernat w tej chwili prezentuje nas w Chinach na Miss World bodajże. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Konkurs Miss Zduńskiej Woli powiatu zduńskowolskiego jest dobrą promocją. Dlatego w tym roku wspomagało to wydarzenie aż 27 firm. Wiadomo, piękne kobiety, my produkujemy piękne okna, pójdzie w świat. I dlatego tutaj jesteśmy. No jest to promocja do naszej firmy. Współpracujemy głównie z kobietami, dlatego tutaj zawsze jesteśmy. Nasza obecność, chcemy wspomóc markę naszej firmy. Chcemy zaistnieć po raz kolejny w głowach pięknych i kobiet. I dlatego tutaj zawsze jesteśmy obecni. Jest bardzo dużo firm zainteresowanych udziałem. Dzięki nim ta impreza się odbywa. Wszystko, w czym wystąpiły, wyprodukowane jest w Zduńskiej Woli, w firmie Gatta. Natomiast suknie ślubne, galeria La Perle, pani Joanny Juszczak. Sieradzkim akcentem był występ Zbigniewa Paprockiego, poety i kompozytora. Ach, Marysia, to co to? Wszak tylko jedna, że jest to, co ci jeszcze nie wiem. Jury debatowało długo, a potem zaczął się charakterystyczny dla tej gali deszcz tytułów komplementarnych i wielu, wielu nagród. Ta najważniejsza przypadła 16-letniej Natalii Ziółkowskiej, uczennicy drugiego liceum ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli. Absolutnie się nie spodziewałam, naprawdę. Moje konkurentki, koleżanki są tak śliczne i nie liczyłam w ogóle na tą nagrodę, ale dziękuję wszystkim za to, że mi oddali głos. Tytuł pierwszej wicemis otrzymała Vanessa Dąbrowska. Równorzędne tytuły drugiej wicemis jury przyznało Karolinie Lepczyńskiej i Sarze Przybylak. Miss publiczności została Izabela Brzezińska. Sarę Przybylak nagrodziliśmy tytułem Miss Siewiety Wii.
drodzy Państwo. Już jak byłam małym dzieckiem, chciałam kiedyś zostać taką modelką i dlatego się zgłosiłam do konkursu. Oczywiście cieszę się z tego, że jestem drugą wicemis. Nie spodziewałam się w ogóle. Gratuluję każdej dziewczynie, każda była piękna. Był naprawdę wysoki poziom i dużo to dla mnie znaczy, bo to może być taki skok w przyszłość, popchnięcie trochę do realizacji swoich marzeń. Gratulował prezydent Konrad Pokora i przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Gratulowali sponsorzy. Nagrodzono każdą z dziewcząt, więc radości nie było końca.